Dobra, teraz troszeczkę bardziej poważny temat, tutaj związany już z polityką, związany z naszymi problemami, z inflacją, związany z coraz to nowymi podatkami wymyślanymi przez mojego imiennika, niestety, Matiego, długonosego, nie? I kurwa, naprawdę dziwię się osobom, które gdzieś tam burzą się na to, że taki Stanowski na przykład, że tam ktoś sobie, taki Najman, wziął na bossa swojej federacji takiego bossa. Jakby słowika. Bo kurwa, to straszna rzecz, bo przecież 20-25 lat temu ściągali haracze i to było straszne. Kurwa. No i chuj, no pewnie to było straszne. I pewnie mnie teraz zgnoicie niektórzy, że ja może mam do tego zbyt luźne podejście. Może. Mało istotne. Tylko, że to jest ich sprawa. Kogo sobie biorą do jakiejś federacji, czy do swojej firmy, czy ja do swojej, czy ty do twojej. To jest nieważne. Szkoda, że wy, medialni geniusze z takimi olbrzymimi zasięgami, nie potraficie grzmieć o tym, że państwo ściąga z nasz haraczy znacznie więcej niż ta cała truszkowska brygada. Płacisz podatek od dochodu, płacisz podatek VAT. Po raz kolejny od swoich zarobionych pieniędzy płacisz, jeżeli dożyjesz emerytury. Znowu podatek od dochodu. Do tego ZUS. Jak nie daj Bóg kupisz sobie samochód od prywatnego właściciela, a nie na fakturę, to płacisz kolejny podatek samochodu. A jak sobie postawisz dom, to płacisz podatek od nieruchomości. Potem po drodze jeszcze dziesiątki podatków, o których sobie nie zdajesz sprawy. A teraz powraca temat podatku katastralnego, bo przecież jest w Anglii, bo przecież Niemcy próbują wprowadzić to od 2025 roku. No to my też musimy. I oczywiście czytam dziesiątki różnych ciekawych wyjaśnień, dlaczego to jest pozytywne, a to wcale nie jest pozytywne. I to po raz kolejny wpłynie na tych najuboższych, którzy nie mają zdolności kredytowej, którzy nie mogą sobie kupić mieszkania, tylko muszą wynajmować. I Mati, co ty myślisz, że na kogo wynajmujący przemyrzuci tą kwotę? No niech to będzie 1% od wartości nieruchomości 400 tysięcy rocznie. To jest prawie 400 zł miesięcznie. Więc wprost mówiąc, głupi jesteś, człowieku, jeżeli myślisz, że żyjesz w wolnym kraju i w wolnym świecie. Tyle mam do powiedzenia. Mimo wszystko dużo uśmiechu i róbcie, co chcecie.